Szanowni Państwo, bez przerwy, no bo musimy zmieścić się w tych ramach czasowych, pozwalam sobie przejąć pałeczkę. No i chciałbym Państwu powiedzieć o tym, co możemy osiągnąć, jeśli próbujemy te tajemnicze i wspaniałe zjawiska, procesy, które toczą się w mózgu, modelować cybernetycznie, po to, żeby je lepiej zrozumieć. Tutaj wykład pana profesora był bardzo cennym wprowadzeniem, dlatego że ja zamierzałem właśnie też pokazać taki narząd, który, że tak powiem, wszyscy posiadają, a niektórzy nawet używają. No i chciałem porozmawiać o tym, co zrobić, żeby to, co dzieje się w tym narządzie, stało się dla nas jakieś bardziej zrozumiałe. Tam właśnie w mózgu oczywiście toczą się przeróżne procesy biochemiczne, biofizyczne, mają miejsce zmiany morfologii, ale to, co naprawdę jest istotne, to właśnie to światełko intelektu i spróbujemy je sobie wyjaśnić. No, było pokazane, że mózg możemy badać różnymi metodami biologicznymi, ale to nie zbliża nas do zrozumienia, co tam naprawdę się dzieje, bo morfologia niekoniecznie jest odpowiedzią na pytanie o funkcję. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy chcieli zrozumieć działanie telewizora, też krojąc go na kawałki albo, że tak powiem, pokazując jego strukturę. No a tak naprawdę to przecież najważniejsze i to, co jest sensem działania, no to jest ta funkcja. To jest akurat profesor Durka, biofizyk z Warszawy, który wsławił się badaniami mózgu. Jego żartobliwe zdjęcie pokazuje, że nawet najlepsi specjaliści nie do końca rozumieją, co to tam się w tym mózgu dzieje. Wobec tego próbujemy w naszym gronie, w naszym zespole badać również na zasadzie pewnej suplementacji. To nie jest zamiast, to jest również i podejmować próby mniej czy bardziej ambitne zrozumienia funkcjonowania mózgu poprzez stworzenie rozmaitego rodzaju modeli. Tutaj pan profesor był łaskaw wspomnieć o takiej książce właśnie, która została wydana przez Uniwersytet Warszawski. Zawsze szczycę się tym, że to właśnie Uniwersytet Warszawski zaprosił naukowca z Krakowa, żeby taką książkę zorganizował. No i ta książka rzeczywiście była pisana przez specjalistów różnych oglądających, czy też może studiujących zagadnienie mózgu z różnych punktów widzenia. I w ten sposób jako synteza morfologicznych, fizjologicznych, związanych z neuroobrazowaniem, ale właśnie także i z modelowaniem cybernetycznym oglądów mózgu powstała ta neurocybernetyka. I mam nadzieję, że ona rzeczywiście coś do tej dziedziny wnosi. Proszę Państwa, tu jeszcze pozwolę sobie przywołać zdjęcie mojego wielkiego przyjaciela, nieżyjącego niestety, profesora Wetulaniego, który jest neurofarmakolog, ale no, też właśnie rozumiał i czuł to, że te badania, które prowadzi się na gruncie medycyny i biologii, przynoszą niezwykle ważne rozwiązania, ale to jest taka pars pro toto, prawda? Była mowa o łacinie, więc w związku z tym pozwolę sobie czasem wtrącić jakiś łaciński termin, jako że w liceum byłem mocno ćwiczony z łaciny. Gallia est omnis divisa in parte stres, quorum unam in colum belge, alia maquitani. Ci, którzy znają, to wiedzą. Pierwsze opisanie Unii Europejskiej przez Gajusza Juliusza Cezara, który podbił Galię. Proszę Państwa, mózg to przedmiot badania na całym świecie. Ta computational neuroscience jest właściwie wszędzie uprawiana, tu akurat w Jerozolimie. I rzeczywiście można próbować przerzucać most pomiędzy psychologią i informatyką i to w dwie strony. Tutaj takie dwie książeczki pokażę właśnie, które wydaliśmy z panem profesorem Rowińskim. Psychologia i informatyka i psychologia. W jednym przypadku mamy wyjście właśnie od tej psychologii u góry, informatyka jako biorca pewnych spostrzeżeń psychologicznych, no i z drugą strony próba informatyki jako podejście, które może ewentualnie wzbogacić psychologię. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, my w moim zespole, w naszych badaniach nie próbujemy
że tak powiem, dodawać dodatkowej wiedzy w obszarze struktury, funkcji. Nas interesuje przede wszystkim to, co jest jak gdyby emergencją, takim wynikaniem z tych procesów biologicznych, mianowicie właśnie intelekt. Ja pozwolę sobie na pewne takie tutaj wyobrażenia, które chciałbym, że tak powiem, no, Państwu przybliżyć najpierw obrazowo, no, a potem spróbujemy zająć się tym właśnie tymi metodami neurocybernetycznymi. Ta niepozorna szara masa, którą Pan Profesor pokazywał na licznych zdjęciach, to jest obszar tego takiego niegasnącego ognia ludzkiej aktywności intelektualnej. Jest to aktywność, która nie tylko, że tak powiem, pogłębia różnego rodzaju wiedzę znaną, ale właśnie tak jak tutaj ten wylew wulkanu pokrywa nowe obszary. To jest jak gdyby wychodzenie poza granice aktualnej posiadanej wiedzy. Cały czas się coś tam gotuje, cały czas się tam coś kotłuje w tym naszym mózgu. Pewne strumienie lawy, będące odpowiednikiem pewnych procesów myślowych, są jak gdyby podstawą tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia w naszej działalności o charakterze twórczym. I wobec tego no one jakoś tam gdzieś się rozlewają, czasem napotykają przeszkodę, która je hamuje, tak jak tutaj ta lawa płynąca napotyka brzeg morski, musi się zatrzymać. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc są wielokierunkowe i mają bardzo istotne znaczenie. No tak w naszym takim, powiedzmy, wyobrażeniu wygląda intelektualna aktywność prawdziwego geniusza. Zalewa całe obszary. Natomiast no, później to wszystko zatrzymuje się, kamienieje, traci blask, no i zostaje już tylko więcej dymu niż ognia. Ale faktem jest, że ta działalność intelektualna jest fascynująca. I wobec tego właśnie próbujemy zrozumieć, co się dzieje w tym właśnie biologicznym mózgu, że potrafimy, że osiągamy to wszystko, co tym źródłem intelektu może być. Wydaje się, że to jest droga prowadząca w bardzo takim obiecującym kierunku. Doceniają to przede wszystkim właśnie specjaliści od sztucznej inteligencji. Całe numery czasopism są przygotowywane właśnie pod kątem tego, żeby wykorzystać w jak największym stopniu wiedzę biologiczną, neurobiologiczną do tego, żeby wzbogacać nasze metody. Proszę Państwa, neurocybernetyka posługuje się metodą modelowania i symulacji komputerowej i dwa słowa na ten temat. Modelowanie to jest pewien proces intelektualny. Model buduje się w ten sposób, że tworzy się nową koncepcję, nową strukturę, czasem sformalizowaną, matematyczną, czasem mającą charakter w większym stopniu taki metaforyczny. Natomiast symulacja no to już jest użycie komputera do tego, żeby potem ten model uruchomić i zacząć go wykorzystywać. Wobec tego chciałem dwa słowa powiedzieć o pojęciu modelu. Ono jest bardzo istotne tutaj i o jego możliwości przeniesienia właśnie do tych zagadnień neurocybernetycznych, do tego zrozumienia mózgu. Nawiasem mówiąc, tytuł dzisiejszego tego mini-sympozjum, w momencie, kiedy rozmawialiśmy z panem profesorem, nasunął mi się taki cytat z Szekspira. Szekspir w jednym ze swoich dramatów opisuje króla, który jeździ po bojowisku, widzi swoich wrogów pokonanych, napotyka jednego z nich, ma rozłupaną czaszkę i mówi, zwracam uwagę, XVII wiek i mówi to poeta, a nie badacz. Szekspir powiedział tak, a właściwie włożył w usta króla, o, oto jego mózg, kruchy dom duszy. Kruchy dom duszy. Tak chciałem nazwać to sympozjum, no ale jest kruchy dom umysłu, niech także będzie. Mnie się wydaje, że dusza to coś więcej niż tylko umysł, a siedlisko tego właśnie wszystkiego, co jest naszym życiem duchowym, intelektualnym, emocjonalnym, no to właśnie też jest mózg. Z tego powiedzmy, że nie tylko mądrość, nie tylko wiedza, nie tylko rozum, ale i bardzo wiele innych wymiarów na to się składa i właśnie to wszystko próbujemy ująć modelem. Proszę Państwa, na chwilę jak gdyby odejdę troszeczkę w bok. Znaczy będę starał się pokazać Państwu, że model
może być niezwykle przydatnym narzędziem badawczym w momencie, kiedy wyczerpują się inne metody badawcze, kiedy aparatura już nie dostarcza nowych faktów, kiedy spostrzegawczość czy powiedzmy analiza teoretyczna nie pozwala, model pozwala pójść o krok dalej. I takim przykładem, na który się chcę powołać, znanym, a potem spróbuję zbudować analogię z tym, o czym tutaj mówimy, to jest badanie naszego otoczenia w kosmosie, czyli Układu Słonecznego. Mianowicie pierwsze badania Układu Słonecznego, pierwsze w ogóle spostrzeżenia na temat tego, że Ziemia ma jakieś towarzystwo w kosmosie, pochodziły ze starożytności. Babilończycy w zikuratach, Egipcjanie w swoich również obserwatoriach widzieli, że pośród ciał niebieskich, które co noc barwią nam niebo, są pewne wyjątkowe ciała, które tym się charakteryzują, że w stosunku do innych się przemieszczają. Całe sklepienie niebieskie wiruje, oczywiście, mamy wschody, zachody gwiazd, księżyca, słońca, ale jednocześnie są takie ciała niebieskie, które wędrują. Słowo wędrowiec po grecku to jest planeta. Wobec tego te ciała niebieskie, które były wędrowne, nazwano planetami. Znano ich pięć. W starożytności Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Oni oczywiście nie widzieli ich tak ładnie, jak my je teraz obserwujemy, ale już wiedzieli, że są czymś innym niż pozostałe gwiazdy. Wobec tego, do tego, żeby odkryć pewne elementy naszego kosmicznego otoczenia, wystarczyła obserwacja. I tak samo jest w biologii, tak samo jest w biologii mózgu, że zaczynaliśmy od tego, że obserwowaliśmy. Obserwowaliśmy fizjologię, patologię, obserwowaliśmy morfologię. Coś te obserwacje wnosiły. Ale potem nadeszła pewna rewolucja. Mianowicie przyszedł człowiek, który nie przeprowadzając żadnych obserwacji, rozumowaniem wzbogacił nasz obraz systemu słonecznego. Okazało się, że planet nie jest pięć, tylko sześć, bo nasza Ziemia jest też planetą. I wobec tego ten przewrót kopernikański był odkryciem na miarę rzeczywiście rewolucyjną. Ale potem, że tak powiem, tak wyglądał kosmos dzięki Kopernikowi. Tu się pojawiła Ziemia jako szósta planeta. Potem przyszedł okres obserwacji za pomocą różnego rodzaju aparatury. My w chwili obecnej mózg też badamy za pomocą mnóstwa różnego rodzaju aparatury, dostajemy nowe wiadomości. Trochę toniemy nawet w nadmiarze tych wiadomości, ale o tym za chwileczkę. W każdym razie William Herschel w 1781 roku zaobserwował za pomocą zbudowanego przez siebie teleskopu dodatkową planetę. To znaczy zobaczył, że jest jeszcze jedno ciało niebieskie, które się przemieszcza. Był to Uran. Wobec tego to był sukces takiej czystej empirii. Dzięki temu, że zbudowano lepsze przyrządy astronomiczne, zobaczono coś więcej. I wobec tego ten Uran został dzięki temu odkryty. Ale kolejna planeta, błękitny Neptun, bardzo piękna planeta, mogła się długo ukrywać i ukrywała się przed okiem nawet najbardziej wyposażonych astronomów, dlatego że każde nowe narzędzie badawcze, każda nowa metoda badawcza, dotyczy to również badań mózgu, przynosi odpowiedzi na pewne pytania, ale rodzi o wiele więcej pytań dodatkowych. I wobec tego w tym się można było zgubić. Herschel chciał swój sukces, że tak powiem, pogłębić i próbował budować coraz większe teleskopy. Ale im większy jest teleskop, tym więcej jest ciał do zbadania. Patrząc w niebo gołym okiem widzimy kilkadziesiąt tysięcy gwiazd. Patrząc przez nawet niewielki teleskop mamy już ich kilka milionów. Wobec tego sprawdzenie, czy którejś z nich nie przemieszcza się tam gdzieś wśród innych, to było niesłychanie trudne zadanie i z tego by nikt tą drogą nie zbadał. Natomiast wiemy o istnieniu Neptuna, mało tego, wysyłamy tam w tej chwili sondy kosmiczne, ponieważ w 1846 roku, całkiem niedawno, Urbain Le Verrier, Francuz, matematyk, który nigdy nie patrzył przez żaden teleskop w niebo, na podstawie modelu matematycznego opisującego, na podstawie modelu matematycznego opisującego funkcjonowanie systemu słonecznego, dokładnie mówiąc, to są równania Keplera, wyliczył, że ruch planet, które znamy, nie da się wyjaśnić w sposób racjonalny. Ten model
model nie zgadzał się z rzeczywistością. Jedynym wytłumaczeniem było, że musi być jeszcze jedna planeta. Właśnie po odkryciu Urbana Le Verrier, on wskazał punkt na niebie i ta planeta została odkryta w ciągu jednego kwadransa. No i w ten sposób powstał nasz, po pierwsze, wzbogacony i w tym momencie pełny, no bo Plutona już nie uważamy za planetę, obraz. A po drugie, okazało się, że w 1612 roku tego Neptuna widział przez swoją lunetę Galileusz, ale nie wiedział, co widzi. Bez tego model pozwala przewidzieć eksperyment, który przyniesie istotny postęp w wiedzy empirycznej, ale także pozwala zreinterpretować wyniki, empiryczne wyniki, które inaczej są bardzo trudne do zrozumienia. Proszę Państwa, zrobiliśmy sobie taką wycieczkę w kierunku astronomii, ale chciałbym pokazać, że to samo w dużej mierze odbywa się na gruncie biologii. Jeżeli mamy te proste obserwacje, od których się zaczynała astronomia, no to również nasza wiedza biologiczna, różna, w tym także właśnie na temat mózgu, zaczynała się od prostych obserwacji. Obserwowaliśmy innych ludzi, obserwowaliśmy zwierzęta, obserwowaliśmy przyrodę. Coś, jakaś wiedza została nagromadzona. Była to wiedza w dużej mierze właśnie taka czysto obserwacyjna. No potem były różnego rodzaju teorie spekulatywne. W przypadku astronomii była to teoria Kopernika, w przypadku biologii może to być na przykład teoria Darwina. W każdym razie to są pewne teorie, które jak gdyby wyprzedzają fakty, ale one też nie wyczerpują wszystkiego. No, potem dalszy postęp jest na podstawie instrumentów badawczych. Musimy, że tak powiem, budować rozmaitego rodzaju teleskopy, żeby poznawać makrokosmos, albo mikroskopy, żeby poznawać mikrokosmos, ale to znowuż osiąga pewną granicę, pewien kres. I wobec tego obecnie nową wiedzę o kosmosie, o czarnych dziurach, o czarnej materii, o falach grawitacyjnych tworzymy przez modele. Astronom w chwili obecnej potwierdza tylko obserwacją pewne założenia teoretyczne. I to samo musimy robić, jeżeli chodzi o systemy biologiczne. Model może wnieść do empirii niesłychanie wiele właśnie faktów zaskakujących, zupełnie nowych. I tak wygląda historia, która wskazuje na to, że te modele są nam potrzebne. Wobec tego musimy próbować przejść taką drogę. Mamy ten fascynujący, cudowny i bardzo tajemniczy obiekt, jakim jest mózg. Mamy na jego temat ogromnie dużo danych. Tutaj narysowałem, czy pokazałem taką półkę z książkami, ale tak naprawdę gdyby zebrać wiedzę o mózgu, to ona by wypełniła w sensie woluminów tą salę albo nawet cały hol AGH. Ogromnie dużo faktów zgromadzono. Tylko problem polega na tym, że te fakty są trudno interpretowalne. One mają charakter jak gdyby takich, no tak jak mówię, moglibyśmy próbować poznawać działanie telewizora, krojąc go piłą łańcuchową, prawda, na kawałki, zaglądając, które druty z jednej strony przechodzą na drugie. Ale to niekoniecznie akurat jest dobra droga do zrozumienia natury telewizji. Wobec tego potrzeba budowania modeli. Właśnie tym ja się zajmuję. Modele formalne, teoretyczne, matematyczne różnych procesów, no między innymi właśnie neurocybernetyczne, no i potem na tej podstawie tworzenie modeli komputerowych, tworzenie symulacji komputerowych. To jest taka, powiedzmy, bardzo uproszczona droga. Proszę Państwa, chcę dodać, że modele, które my jako neurocybernetycy, biocybernetycy próbujemy budować, to nie jest nic takiego zupełnie dziwnego, dlatego że w codziennym postępowaniu lekarze także się posługują modelami, tylko tego tak nie nazywają. Jeżeli ta pani doktor bada serduszko tej dziewczynki, to w jej umyśle powstaje model tego serca w oparciu o jej intuicję, w oparciu o jej wiedzę teoretyczną, w oparciu o jej doświadczenie. Ona wie więcej. To, co robi przyrząd, w tym momencie ten taki tradycyjny forendoskop czy stetoskop, to tylko potwierdza pewne rzeczy. Natomiast tak naprawdę źródłem diagnozy jest model. Tyle, że nieuświadomiony, nienazywany w ten sposób, funkcjonujący wirtualnie w umyśle tego lekarza. Można sobie nawet spróbować takiej, może mniej czy bardziej trafnej, że tak powiem, ewolucji wiedzy biologicznej i medycznej pokazać.
w której właśnie rola tego modelowania zostanie pokazana. Mianowicie, jeżeli narysujemy oś czasu i na tej osi czasu zaznaczymy sobie pewne epoki, prawda? Mamy prehistorię, starożytność, średniowiecze, oświecenie, XIX i XX wiek, no i właśnie XXI wiek i dalej. A tutaj na drugiej osi odłożymy sobie ten stopień naukowości wiedzy medycznej. No to zaczyna się od tego, że w prehistorii metodami leczenia były metody magiczne, prawda? Śpiewy, tańce współplemieńców, okazanie, prawda? Bicie w bębny. Czasem to nawet pomagało, dlatego że no, jest znany efekt placebo, prawda? Wobec tego, ale to poziom naukowości był raczej niewielki. W starożytności Hipokrates i inni tworzyli wiedzę poprzez systematyzację procedur. Oni po prostu no, zbierali fakty, gromadzili je, porządkowali i w ten sposób zdobywali wiedzę. To nie była wiedza o charakterze przyczynowo-skutkowym. Oni nie wiedzieli, jaka jest natura i przyczyna choroby, ale wiedzieli, że na daną chorobę trzeba w taki sposób działać. I działali skutecznie. No ale potem cofnęliśmy się do mroków średniowiecza. Choroba była traktowana jako kara za grzechy. Co prawda w średniowieczu rozwijały się szpitale, a to była kwestia tego miłosierdzia i tak dalej, ale faktem jest, że naukowość medycyny straciła w stosunku do starożytności. No ale potem przyszło oświecenie, naukowe podstawy medycyny, dopuszczalne były już sekcje. No i w dalszym ciągu w XIX, XX wieku pojawiła się biochemia jako źródło wiedzy. Zresztą nasza diagnostyka i terapia współczesna jest bardzo silnie oparta właśnie na biochemii. Jak Państwo idziecie z jakimiś swoimi dolegliwościami do lekarza, no to pierwsza rzecz to robi się różne analizy krwi, moczu, tam płynu mózgorodzeniowego, różnych rzeczy. To jest biochemia. Jak się leczycie, to co robicie? Połykacie pastylki, dostajecie zastrzyki, zażywacie czopków. To jest biochemia. Wobec tego to jest ciągle jeszcze ten XIX wiek. Natomiast ten XXI wiek to właśnie będzie moim zdaniem i nie tylko moim, medycyna wykorzystująca modele. Tutaj się próbuje budować analog organizmu człowieka, czy jego fragmentów, czy narządów i sprawdzać. Sprawdzać przed praktyczną realizacją, co zrobić w takiej i takiej sytuacji. Najpierw można próbować rozszyfrować przyczyny choroby, potem można próbować je zwalczać. Proszę Państwa, to taka sekwencja budowania tych modeli. Ja będę to w skrócie tylko przedstawiał. Przepraszam za angielski opis, ale ja to czasem prezentuję na międzynarodowych konferencjach, więc po prostu akurat taki slajd mi tutaj wszedł do głowy. Początek to są obserwacje laboratoryjnych wyników i obserwacji klinicznych. Można w nich dokonać pewnej selekcji, systematyzacji, stworzyć wobec tego pewną podstawę, taką właśnie formalną, teoretyczną. W momencie, jak się na tą uporządkowaną, już i zestawioną wiedzę empiryczną nałoży odpowiedni formalizm matematyczny, powstają wzory, powstają formuły, które następnie można przekształcić poprzez programowanie w model symulacyjny. Na modelu symulacyjnym można robić rozmaitego rodzaju eksperymenty. To nawet znalazło swoją odpowiednik w tej chwili, tak zwany eksperyment in computer. Prawda? Tradycyjne eksperymenty były in vitro, to znaczy na tkankach na przykład hodowanych w szkle, czyli in vitro. Proszę tego nie kojarzyć z modnym terminem dotyczącym prokreacji. Natomiast no, poza tym są doświadczenia in vivo na zwierzętach. No ale my możemy już w tej chwili coraz więcej rzeczy odkryć metodą symulacji komputerowej, więc jest eksperyment in computer. Dostajemy pewne wyniki, możemy je analizować, interpretować, no ale pojawia się pytanie, czy one są prawdziwe, czy to, co wykryła symulacja, może być potwierdzone. I tu się okazuje, że jest co ciekawe, no, sprawdzanie wyników badań symulacyjnych w praktyce poprzez doświadczenia. Oczywiście trzeba zastosować znowuż jakieś weryfikację kliniczną czy laboratoryjną. Ta analiza prowadzi do jednego z dwóch możliwych wniosków, prawda? Albo to, co wykryto symulacją komputerową, się potwierdza i wiemy, że rzeczywiście jest tak, jak nam podpowiedział komputer za pomocą modelu, albo nie. Proszę Państwa, jeżeli się potwierdzi, to znaczy, jeżeli odpowiedź na pytanie, czy wynik symulacji komputerowej wniósł nową
nieznaną wcześniej wiedzę do zasobu naszych wiadomości na temat jakiegoś narządu, powiedzmy, że mózgu. No to w tym momencie nasza wiedza, ta praktyczna wiedza, którą będziemy stosowali, ulega wzbogaceniu. Wiemy coś więcej, wobec tego działamy skuteczniej. Natomiast jeżeli odpowiedź jest negatywna, to znaczy jeżeli jest nie, to proszę Państwa, to jest też wynik bardzo wartościowy. Dlatego, że to pokazuje, skoro odpowiedź na pytanie, czy model dostarczył prawdziwych danych, jest negatywna, to znaczy, że my w tej analizie, czy w pewnym sposobie rozumienia tych faktów, które gromadziliśmy empirycznie, popełniliśmy gdzieś błąd. Bardzo trudno jest na podstawie samej analizy teorii, takiej czy innej, zweryfikować, czy ona jest prawdziwa. Ale jeżeli model zbudowany poprzez matematyczną formalizację, symulację komputerową, uzyskanie wyników nie potwierdza się, to znaczy, że tam po prostu w jądrze tego, czyli w momencie, kiedy nam się wydawało, że coś rozumiemy, tam tkwi błąd. No i to oczywiście jest bardzo istotny element postępu. Tutaj jeszcze można zobaczyć taką sekwencję, jak to się robi. Obiekt biologiczny poddajemy eksperymentom, zdobywamy dane, poddajemy je formalizacji przy jakichś tam założeniach. Potem budujemy model matematyczny, dokonujemy tak zwanej identyfikacji tego modelu, to jest znaczenie statystyczne najczęściej jego parametrów. No potem mamy właśnie programowanie komputerowe, jakiś język symulacyjny, program symulacyjny, no i sama symulacja, która dostarcza jakichś wyników, które między innymi mogą nas skłaniać do kolejnych, dalszych, ale lepiej ukierunkowanych eksperymentów. Tyle jeżeli chodzi o, że tak powiem, po prostu te ogólne rzeczy. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, modele, które budujemy, można podzielić na statyczne i dynamiczne. Statyczne opisują jakiś stan, dynamiczne opisują jakiś proces. Wobec tego na przykład istotą modelu statycznego jest opis jakiegoś obiektu. Mamy tutaj obiekt, co więcej jeszcze dwa obiekty, prawda? I model statyczny opisałby, co tu widać. Natomiast dynamiczny opisałby coś, co się dzieje z tym obiektem. Prawda? Więc to jest to podejście. Oczywiście przy modelowaniu mózgu wszystkie modele dynamiczne są nam bardzo przydatne. Tu jest taka próba systematyzacji, że jak mamy model biologiczny, to najpierw decydujemy, czy ma być statyczny, właśnie taki stały, czy dynamiczny, czy ma być liniowy, czy nieliniowy. Odpowiednie modele matematyczne są do tego znane. Jak jest nieliniowy, to mamy więcej możliwości, ale ciągle jest to model statyczny. Natomiast jeżeli model jest dynamiczny, no to możemy opisać go na przykład równaniami różniczkowymi. To od czasów Newtona jest najlepsza metoda opisywania systemów dynamicznych. No i wtedy możemy te złożone systemy sobie obejrzeć. Jak mamy model, to możemy go wykorzystać albo jako inspirację do nowych badań naukowych, albo jakie zastosowanie praktyczne, no albo bardzo są pomocne w nauczaniu, bo do tego się przydaje. Proszę Państwa, modelowanie wiąże się z szeregiem ograniczeń, bo ta modelowana rzeczywistość biologiczna jest zwykle ograniczana, bo sama metodyka modelowania ją zubaża. Bez tego nie można do tego modelu podchodzić nadmiernie bezkrytycznie, dlatego że jeżeli budujemy jakiś model czegoś, powiedzmy dla ustalenia uwagi mózgu, bo o tym dzisiaj rozmawiamy, to wyosabniamy ten narząd, może niekoniecznie takimi metodami, jak były pokazane przy tej patomorfologii. Wyosabniamy go myślowo, prawda? Odrywamy go od reszty ciała, ale mózg jest pod wpływem mnóstwa czynników, które no, są, których źródłem jest reszta ciała, prawda? Hormony nadnercze na przykład bardzo silnie wpływają na funkcjonowanie mózgu. Wobec tego rezultat jest taki, że my wybieramy pars pro toto, prawda? Część zamiast całości. Fragment będący, tak powiem, fragment rzeczywistości, który pomówimy, no to my będziemy teraz to właśnie modelować, a reszta to nas nie obchodzi, reszta to jest otoczenie. Te granice między otoczeniem i mózgiem, powiedzmy w tym wypadku, to jest arbitralnie wprowadzony element i on może zniekształcać nasze wyniki. Potem z kolei ta nasza taka naprawdę ładna, okrągła rzeczywistość zostaje dodatkowo wtłoczona w kategorię, Immanuel Kant mówił jeszcze, że są kategorie rozumu, prawda? Są ograniczenia zmysłów, percepcji, kategorie rozumu. My nasze modele budujemy zgodnie z pewnymi
czasem nawet nie do końca uświadomionymi takimi założeniami, na przykład o przyczynowości, prawda, że jeżeli mamy jakieś dwa zdarzenia, jedno wywołuje drugie, to twierdzimy, że jedno jest przyczyną, drugie jest skutkiem. To nie zawsze bywa prawda. Z tego budujemy tak naprawdę model stanu wiedzy o obiekcie, a nie obiektu jako takiego. No i potem jeszcze dodatkowo przychodzą ograniczenia, ograniczony talent badacza, możliwości komputera, możliwości progu matematycznych, konstrukcji oprogramowania. I to, co powstaje ostatecznie, czyli ten model, przepraszam za małą czytelność tego napisu, to jest coś, co jest takie okaleczone. Rzeczywistość jest taka piękna, taka pełna, a tymczasem my robimy coś takiego małego. No ale jednak mimo wszystko to jest bardzo przydatne do tworzenia właśnie tej nowej wiedzy, te różnego rodzaju modele wzbogacają nam możliwości. Tak jak powiedziałem, typowo zdobywamy wiedzę, w ogóle szeroko rozumianą, biologiczną, medyczną, na podstawie eksperymentów in vitro. Potem są eksperymenty in vivo, czyli na zwierzętach. No a właśnie jeżeli chodzi o eksperymenty obliczeniowe, można je przeprowadzać praktycznie wszędzie, zawsze jak przyjdzie człowiekowi coś do głowy. Te eksperymenty biologiczne są kosztowne, wymagają dużego wysiłku. Zbieranie obserwacji klinicznych to też duża praca. Doświadczenia na zwierzętach bywają okrutne. Natomiast robienie doświadczeń empirycznych na modelach jest łatwe, proste. To nawet dziecko potrafi, ale można się uzależnić. Tutaj jest takie żartobliwe pokazanie, że jak ktoś za bardzo się tym modelowaniem przejmie, to nie może się oderwać od komputera, no i to się może źle skończyć, prawda, bo jak już się tak przywiąże do tego komputera, to zapomina o reszcie świata. Dobrze, ale to żart. Proszę Państwa, poważna część wykładu. Jeżeli mamy model, to możemy go wykorzystywać właśnie jako element badań naukowych, możemy go wykorzystywać jako element rozwoju techniki, różnego rodzaju urządzenia techniczne powstają zawsze jako najpierw modele, potem dopiero realne rzeczy, następnie do różnego rodzaju zagadnień o charakterze gospodarczym, do różnego rodzaju zagadnień dotyczących procesów społecznych, przewidujemy pewne zjawiska społeczne, do zarządzania, do wielu rzeczy te modele się nadają. Przy modelowaniu mózgu na ogół używamy dość potężnych narzędzi, superkomputerów, między innymi Prometeus, który jest w krakowskim Cyfronecie. No i rzeczywiście tutaj staramy się to modelowanie przeprowadzać na dosyć mocnych narzędziach. Proszę Państwa, nie będziemy zajmowali się budową mózgu, bo o tym już była mowa. Tu parę takich faktów, które są no, szerzej znane. Jest to narząd naprawdę, który budzi szacunek, mój jako inżyniera na przykład właśnie. Wiadomo, że są pewne elementarne fakty albo przynajmniej przypuszczenia na temat mózgu, charakterystyka mózgu lewej i prawej półkuli zróżnicowana. Są pewne fakty morfologiczne, o których już tutaj była mowa, ale tymi rzeczami się nie będziemy w tym momencie tutaj zajmować. Natomiast spróbujemy pewną wiedzę o mózgu jako źródle budowy modeli opowiedzieć tutaj. Na podstawie morfologicznych obserwacji, czyli struktury badań o charakterze biochemicznym, ale również bioelektrycznym, funkcjonalnym, można zbudować pewne przesłanki. Pewne doświadczenia in vitro, in vivo też tutaj dostarczają informacji. Pewne obserwacje kliniczne nas tutaj wzbogacają. No i mamy wobec tego ten tajemniczy, wspaniały narząd, oświetlony jak gdyby bardzo wielu różnych źródeł światła. Tymi źródłami światła są różne metody badawcze. Tyle tylko, że każda z tych metod dostarcza obrazu fragmentarycznego. Tutaj Państwo widzicie taki prosty, znany przykład. Jest pewna trójwymiarowa bryła, dokładniej mówiąc dwie takie bryły. W zależności od tego, jak się to oświetli, to na jednym z tych ekranów, które stanowią otoczenie, ujawnia się właściwość tego czegoś w jakiś tam sposób fragmentaryczny. Z tej strony widać to w ten sposób, z drugiej strony snop światła ujawnił taki cień, oświetlenie z góry ujawniło taki cień, a nas naprawdę interesuje to, co jest razem. I to jest właśnie sytuacja, oczywiście to jest w tym momencie pokazane obrazowo, natomiast to jest właśnie problem, który w dużej mierze występuje przy badaniach mózgu. My mamy bardzo wiele podejść fragmentarycznych, mamy bardzo wiele faktów, bardzo wiele, to znaczy miliony takich faktów już w tej chwili znamy. Tylko teraz kto to złoży razem? Proszę Państwa, próba zrozumienia za pomocą naszego
własnego mózgu, wyłącznie za pomocą naszego własnego mózgu. Tajemnicy mózgu przypomina próbę podniesienia samego siebie za włosy do góry. Podobno Münchhausen potrafił coś takiego zrobić. Wpadł wraz z koniem do jakiegoś bagna, złapał się za czuprynę, miał taką dużą, wyciągnął siebie i konia z tego bagna. Ale Münchhausen kłamał. Natomiast prawda jest taka, że samym mózgiem zrozumieć mózgu chyba nie potrafimy. I właśnie dlatego potrzebne nam są dodatkowo narzędzia, a najwspanialszym w chwili obecnej narzędziem, potem będą pewnie lepsze, jest właśnie symulacja komputerowa, żeby zrozumieć te procesy, które tam się toczą. Nie morfologię, nie pojedyncze czynności, procesy. Bo tak naprawdę sprawność intelektualna to wcale nie jest kwestia, pan profesor był łaskaw wzmiankować o różnicach masy mózgu u mężczyzn i u kobiet, ale to o niczym nie świadczy. Jest mnóstwo przykładów pokazujących, że masa mózgu, nawet tam kiedyś sądzono, że stopień pofałdowania i tak dalej, to te elementy morfologiczne nie odgrywają roli. Tak naprawdę odgrywa rolę to, czy potrafimy ten mózg uruchomić w sposób taki, że będzie więcej procesów dobrze zogniskowanych na określonym celu. I o to właśnie chodzi. I wobec tego biologia mówi tylko tyle, że mózg powstał i rozwijał się jako regulator. To miało być miejsce, jest miejsce, gdzie przychodzą bodźce świata zewnętrznego, a więc percepcja, i gdzie wytwarzane są sygnały do sterowania aktywnością, taką czy inną, prawda, aktywnością motoryczną, aktywnością narządów wewnętrznych, mowa, też forma zachowania, ale to jest tylko regulator, regulator. I powstanie umysłu, intelektu, powstanie, powtórzę to, życia duchowego, to miało się nazywać, to sympozjum miało się nazywać Kruchy Dom Duszy. Duszy. To powstało w efekcie emergencji. Emergencja to jest powstawanie czegoś całkiem nowego z elementów, których żaden z osobna tych właściwości nie ma, ale jak się złoży razem, to pojawia się nowa jakość. Przykładem emergencji może być na przykład taki układ dłoni. Każda z tych dłoni nie przypomina jakiegoś tam maszkarona, ale złożone razem tworzą jakiś obraz. Emergencja, nowa jakość. Inny przykład. Mamy jakąś kupę śmieci, brzydko pachnącą, ale jak się oświetli odpowiednio, to widzimy obraz takiej siedzącej pary. Chłopak pali papierosa niezdrowo, dziewczyna ma róże, bardzo dobrze, prawda? Grzebiąc w tych śmieciach, nie zrozumiemy, skąd się wziął ten obraz. Natomiast ten obraz jest. Jeszcze inny przykład emergencji. Mamy pisklęta, mamy ptaszki, które lecą nakarmić te pisklęta, ale każdy z nas widzi twarz dziewczyny. Żaden z tych elementów nie jest częścią ciała dziewczyny, a jednak jest. Emergencję wykorzystywali również rysownicy. W momencie, kiedy Napoleon umarł na Wyspie Świętej Heleny, był cenzorski zapis, że nie wolno w żadnych publikacjach rysować sylwetki cesarza, która dla wielu Francuzów była świętością. Ale cesarz był już, że tak powiem, przegrany, umarł na Świętej Helenie. Ale rysownik narysował to tak, że widać było tą taką właśnie dla wielu Francuzów świętą sylwetkę, w luce między drzewami. Żadne z tych drzew nie było Napoleonem. Generalnie rzecz biorąc, wobec tego emergencja to jest coś, co powstaje nie poprzez analizę części, tylko poprzez zobaczenie, jak te części złożone razem tworzą nową jakość. I właśnie to jest możliwość modelowania. Dlatego, że my mamy szczegółową wiedzę, jak ją złożymy razem, to powstanie coś więcej. Zrozumienie tego naszego ducha, naszego życia intelektualnego. I wobec tego to możemy zrobić za pomocą modelu. O, właśnie tutaj jedno z ostatnich numerów czasopisma Akademia
takiego wydawanego przez Polską Akademię Nauk, właśnie przypomina tą emergencję właśnie poprzez złożenie dłoni, które możemy jako dłonie badaczy rozumieć, ale właśnie złożone razem tworzą właśnie ten, że tak powiem, emergentny obraz. Generalnie rzecz biorąc, my próbujemy zrozumieć ten nasz mózg poprzez tworzenie modeli. Te modele są bardzo uproszczone. To tym ja się zajmuję od 20 lat, więc w związku z tym to mogę powiedzieć, że możemy mózg zamienić na kolekcję neuronów, na sieć neuronową. Powstaje pewna nowa jakość. Zresztą na ten temat jest trochę literatury. Nie będę może tutaj tego rozwijał. Jest taka książka o właściwościach sieci neuronowych. Można sobie pobawić się tym modelem w domu. Ta książka została w Moskwie wydana. Wobec tego Amerykanie też ją wydali, to znaczy, mniejsza z tym, nie będę tutaj wszystkich anegdot opowiadał. Generalnie rzecz biorąc, są właśnie podejścia, które próbują łączyć sferę kognitywnych możliwości mózgu. Pan profesor wspominał o procesach poznawczych, o kognitywistyce. Próbujemy wiązać to. Nie wszystkie te efekty są udane. Ta książka Leonida Perlowskiego, Neural Networks and Intellect, jest moim zdaniem takim troszkę nadużyciem intelektualnym, ale generalnie rzecz biorąc mamy sytuację taką, że możemy zbudować model formalny. Do tego modelu formalnego podajemy pewne dane opisujące jakąś sytuację. On posiada wiedzę, którą może zdobyć w czasie procesu uczenia. To jest właśnie to zapożyczenie w tych naszych modelach od rzeczywistego mózgu. No i otrzymujemy jakieś wyniki, które reprezentują jakieś praktyczne rozwiązanie. I tak wierzymy, że jak będziemy te sieci neuronowe modelować, jak będziemy tworzyć je coraz bardziej doskonałe, no to wreszcie z tego, powiedzmy, tych naszych badań, eksperymentów wyłoni nam się ten obraz naszego mózgu. Oczywiście to, co robimy w chwili obecnej jako neurocybernetycy, to jest bardzo ubogi model, dlatego że proporcja pomiędzy rzeczywistym mózgiem mającym ponad 100 miliardów neuronów, a tym, co my mamy w naszych komputerach, jest taka mniej więcej jak proporcja objętości kuli ziemskiej do łapka szpilki. Taki kawałeczek mózgu możemy modelować. Daleko nam do tego, żeby zrozumieć wszystko. Tym niemniej, generalnie rzecz biorąc, nawet to może być zaletą, dlatego że jak mamy ten ogromny, tajemniczy mózg i jego ogromnie skomplikowane, trudne do zrozumienia właściwości, on nas przytłacza nadmiarem wiedzy o sobie, to w tym momencie możemy przejść do tej sieci neuronowej. Ona jest prymitywna i uproszczona, ale tutaj możemy wszystko zrozumieć. Tu możemy wszystko zbadać, dotknąć. Wobec tego, proszę Państwa, my próbujemy w chwili obecnej właśnie budować takie bardzo uproszczone modele tego wielkiego mózgu i cieszymy się, bo coraz więcej rzeczy zaczynamy rozumieć dzięki temu. I proszę Państwa, to skończąc już, chcę powiedzieć tak, że to, co my robimy, to takie coś jak eksperymenty dokonywane przez chemika na kropelce wody. On w próbówce ma coś malutkiego, ale reakcje i procesy, które wykryje chemik w tej jednej kropli wody, potwierdzą się potem w tym wielkim oceanie. Więc wobec tego spróbujmy się zmierzyć z tą ogromną falą. Dziękuję.